Dat zit u het Jiwan, zijn toch ook iets, hè? Toe bom, stond al, toe bom voor confirmatie. Maar ik dacht dat het is met toch ook veel. Chodziła do kościoła, rodzice mnie przyprowadzali. Na placu się bawiło, to nie było tak jak teraz. W domu musiałam sprzątać, prać, gotować, bo nie było mamy. A jeszcze były siostra, brat, dwóch braci. Nie było lekko, trzeba było robić. Ale też się chodziło do kina, jak się już było starszym, nie dzieckiem, tylko jak się już było taką panienką, nie chyba. Jak skończyła szkoła podstawową, to chodziła do zawodówki. To się później chodziło z koleżankami do kina. Kino to była jedna rozrywka, co tu była. Do parku my chodzili grupkami. Tu Jordan, gdzie jest, tam był piękny park. Jeden grał na gitarze, drugi na harmonii. I my śpiewali, grali, fajnie było, nie było żadnych rozrywek. Tak się spędzało czas. I w domu się sprzątało przede wszystkim i gotowało. Tak się nauczyłam gotować. Filmy? Dużo filmów pamiętam. Stare filmy. Zielone lata. Siostra Lokaja. Teraz. Hrabia Monte Cristo, ale nie w tym wydaniu co teraz. Niestety. Polskie filmy. Zakazane piosenki, ale to już było później. Chłopcy z Placu Broni chyba był taki film. Zorro leciał też w innym wydaniu, nie w takim jak teraz. Ale też pamiętam filmy przedwojenne, co też oglądaliśmy i co właśnie ta Ordynówna. Pani minister tańczyny, ładny film. Później. Ojej, jak przyjemnie, kojza cię przytwali, jakie to się nazywa ten film? Gdzie szumi woda i płynie sobie. Jak weszli te Rusy, czy jak tam się to nagrało na ich, nie? Rusy. Kurczę, dalej, wyłączcie to. Nie chodzę na ten temat. Rabowali, okradali. Tu była fabryka makaronu. To jak tam wleciała bomba, to wszystko wywieźli, co się dało, kradli ludzie. Ludzie. Tu na Dworcowie, nie wiem, czy pamiętacie, tam teraz jest, to była fabryka makaronu na Dworcowie. Później w Chorzowie Batory Manna, to była syry wyrobiali tam. Tam też, i to, tu był sklep duży, taki jak teraz są te jak się to nazywają, te duże sklepy, no. Supermarket? Jak? Supermarket. Ten supermarket i to był taki, się nazywał Drost. I tam było wszystko. To jak tylko te Rusy wlegli, to wszystkie szyby powybijane i wszystko kradli. A kto kradł, to my nie wiemy. To byłam dzieckiem, ale kradli. Jeden drugiemu kradł. Jeden drugiego okradł. Bo to jak to jest dzisiaj się dzieje. Jak się biją gdzieś, to wyrobiają szyby i kradną. Nie no, w Polsce, w innych krajach też. I tak samo tu było. Nie było słodko. Nie Rosjanie, nasi. Nasi kochani Polacy i nasi kochani, co byli podczas okupacji Niemcami, a potem narobili wielkimi Polakami. Tak to było. Niestety. To pamiętam. Bo tak mojego taty zamkli. To było w lutym, w 1945 roku. Były takie ludzie, które jeden drugiego kazali zamykać. Tak to wtedy było w tym czasie. Normalnie przyszli, że mu iść za świadka, poświadczyć na komenda, tam za jakiegoś kolegi, nie? I jak poszedł, to już nie przyszedł. Dopiero się mama dowiedziała, bo jeszcze wtedy mama żyła, bo to był luty. Dowiedziała się za 2 tygodnie. Że go prowadzili do Bytomia, tam na dworzec i stamtąd wyjeżdżali na Sibir. I tam był 2 lata. Jak wrócił, to był chory. Bez powodu. Kiedyś były te Volkslisty, nie? W Niemczech. Była 1, 2, 3, 4 i 5. 5 to był P. 1 no to był Reichsdeutsch. 2 też jakiś tam Niemiec. 3
To był ani Niemiec, ani Polak. No Ślązok, nie? Czy ja wiem. To mnie to wtedy. I my mieli trójkę. I tacy zabrali. Ktoś taki... Jak to jest na, po każdym, jak jest jakiś przewrót, to jeden na drugiego coś nadaje, nie? To już nawet teraz się tak dzieje. Także ktoś powiedział coś, no jego nie wiemy do dzisiaj, o co tam chodziło. I wzięli go na przesłuchanie. Już nie wrócił, dopiero za 2 lata, schorowany. No a później po wojnie mama zmarła i zostaliśmy 4 dzieci samych. I samiśmy się sobą zajmowali. Najstarszy brat opiekował się na mnie, miał 15 lat. Bo to był 45 rok i w 45 roku to już było tyle dzieci, że nie było gdzie jej ulokować, co byli bez rodziców. Także nam groziło iść do domu dziecka albo gdzieś do rodzin. I mój brat, który się uczył jako automechanik, przyrzekł i poszedł pracować w hucie Batory do, jako manewrowy wydział kolejowy. I nas utrzymywał. Brat miał 15, siostra 12, ja miałam 9, a ten młodszy brat miał 5. No i tak my się żyli. Z kartków nie było co jeść. Zbieraliśmy łupiny, myliśmy je od sąsiadów, myliśmy je przez maszynkę i z tego my placki robili. No później coraz to starsze, do kościoła chodziliśmy i tak czy tak, boso, ale się chodziło. Kościół był drugim domem, jak dla mnie i dla mojej siostry i dla brata. Ponieważ my nie mieli rodziców, to my tu chodzili na religię, na takie, tu, żeśmy na podwórku grali, jest takie 2 ognie, nie wiem jak to teraz się nazywa, no 2 ognie. Inne dzieci też co chodzili na religię. Było nas jeszcze dużo wtedy, w 45, 6, 7. Później zaczęły wyjeżdżać rodziny całe. I teraz to mnie parafian było. I tak, tak samo też się to działo, że i mniej dzieci było. Ale zawsze była jakaś grupa. Był tu ksiądz Raby. Bardzo fajnie się nami opiekował. Pastorowo nam tu naszykowa herbaty, ciastka, nie tylko mnie, wszystkim dzieciom. Także myśmy tu przyszli na religię, po religii żeśmy tu zostawali, bo tu jest duże oto tym, duże miejsce do zabawy. Tośmy grali w różne gry. Tu jeszcze był ogród tyle wtedy, basen tam był. Także było fajnie. No a jaki był stosunek do parafian uczęszczających do kościoła ewangelickiego? A dlaczego bym, jaki miałby być normalny? Ja nie miałam problemów nigdy, nawet z innymi wyznaniami, nigdy, nawet w szkole. Ja nie miałam, tylko raz w szkole na lekcji religii ksiądz, bo też w szkole była religia, nie? Wtedy. Mieli na zadanie przeczytać o Weselu w Kanie Galilejskim. I co Pan Jezus nakarmił te 5000 ludzi. Nie wiem, czy Wy to pamiętacie, ta powieść biblijna. Ale niestety nikt się nie zgłosił do odpowiedzi. A ksiądz nie wiedział, że jestem wyznania ewangelickiego. No ja się zgłosiłam. Jak ja się zgłosiłam i mu mówiłam wszystko, to on się pytał, który ksiądz się uczy religii. To ja powiedziałam, ksiądz Rady. A gdzie Ty chodzisz do kościoła? Do ewangelickiego. No to wyjdź z klasy. I na lekcji religii nie powinnaś być. Tyle. Tyle mi zaszkodził. To był ksiądz, nie pamiętam jak się nazywał, katolicki, bo proboszczem tu był proboszcz od Rymba i Józefa. W Piotra i Pawła. Niby ludzie, jak to po wojnie było, ewangelicy Niemcy, katolicy Polacy. Nieprawda. A po co tyle katolików wyjechało do Niemiec? Dobrze mówię. Wszyscy, no, że ewangelicy są Niemcy. To jest nieprawdą. Tak samo my byliśmy Polakami, ja się urodziłam w Polsce, na Śląsku właściwie, ale rzekę z Polką, nie?
A że były tu okupacja i były Niemcy, no to wszystkie też mówili po niemiecku, nie? Bo takie było prawo, do szkoły się chodziło, trzeba mówić było po niemiecku. No i także księża, niektóre były w porządku, na przykład ten proboszcz Otręba. Niektórzy mieli do niego pretensje, to znaczy nie my, tylko parafianie katolicy. Ale on był w porządku, bo on się przyjaźnił z naszym księdzem. Nieroz ludzie są, starsi ludzie byli okropni. Babcie nie pozwolili dzieciom się tam kumplować na przykład, albo ona jest ewangeliczka. Czy tam coś. Ja nie miałam z tym nic wspólnego nigdy. Ja miałam tak ułożone w szkole, że nie miałam z żadnym dziewczyną problemy, ani z chłopcami. W robocie, jak później pracowałam, nigdy. A było bardzo dużo wyznań w robocie, bo były tak. Katolicy, ewangelicy, te baptysty, zielonoświątkowcy i jeszcze te i Jehowy. I wszystkie ludzie byli w porządku. Myśmy na wiarę nie patrzyli, że tyś jest to czy tamto. Wszyscy byli ok. Co dzisiaj, nie wiem. Dzisiaj już to jest troszkę też inaczej, bo jest, była ta ekumenia jest, nie? No to ludzie się troszkę też zmienili. Katolicy już też inaczej patrzą na nas, ewangelików, a ja bezpośrednio to nie mam do katolików nic. Do nikogo. Nigdy nikomu nic nie zrobiłam względem wiary. Każdy żyje jak chce.